Halo, 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 hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mianowicie na starcie chciałem wam pokazać, że udało się, wygrałem coś takiego, jak tutaj mamy jakieś colored glasses. Udało mi się wygrać, jestem jedną tam z 10 osób, którzy zdobyli w ogóle te okularki. I tak. Jak wyglądają te okularki na postaci, bo może wielu was zastanawia, ponieważ to jest jakaś nowość na tym serwerze. Ogólnie bardzo dosyć dużo ludzi, co prawda już tutaj tego... O, jestem bot. 224 osoby próbowały zdobyć to, więc szansa na okularki już nie była aż taka duża, ale gdy już je zdobyłem, wziąłem sobie kolor magma i prezentują się te okularki w sposób taki. Na postaci. Na wróżce prezentuję się w tak. Można zauważyć, że tak postać miga. To są zwyczajne okulary jako fryzura, nie jako armor. Więc troszeczkę minus z tym. Ile takie okularki są potencjalnie warte na serwerze? Chodziłem po sklepach różnych. I jednym ze sklepów jest na przykład tutaj. Koleś wystawił dokładnie takie same, jakie mam za 2,5 tysiąca. Ale że chcę sprzedać za tyle, nie znaczy, że za tyle są warte. Z 10 ich jest na serwerze w różnych kolorach. Jeden chciał za 2,5. Ten jest najtańszy. Jeszcze widziałem kiedyś gościa, co chciał sprzedać za 4 tysiące. Więc... No, ceny są dość wysokie za okularki, ale jak możecie sami zauważyć, okulary prezentują się w ten sposób. Czy uważacie, że warto kupić te okulary za 4000? To już wasze decyzje. Ja w każdym razie zdobyłem je za darmo, udało mi się je wygrać. Szansę na nie miałem bardzo, bardzo małą. Wynosiła przy tylu osobach naprawdę niewiele, że się to uda, ale się udało, więc ja mam. Więc to w sumie taki króciutki odcinek z tego acjencika. Jeszcze dodatkowa aktualizacja, że mam już 90 level na tym kapłanie nabity. I event na expo oraz misję trwa do 31 września. I coraz więcej różnych eventów jest na tutaj Discordzie. Poracjenta, na przykład tyle. Z okazji już czwartych urodzin. Bodajże, albo trzecich urodzin serwera. Gdzieś tutaj napisali, że to są czwarte, czy albo trzecie urodziny. Są jeszcze takiego rodzaju, różnego rodzaju eventy. Można sobie zaobserwować. Na przykład dzisiaj o godzinie 13 mamy... O, zaraz zwiększę jeszcze zwiększone pieniądze za misję. O, drop pieniędzy od 21 do 22. Tutaj też. Więc całkiem się dużo dzieje na serwerze. I populacja serwera na 13 września 2020 prezentuje się o godzinie 13:07 w Keter w taki sposób. Jest tyle ludzi w Keter. Nie wiem, ile to konkretnie jest, ale na oko mi się wydaje, że być może z 200 ludzi tutaj siedzi. Tak na oko, ale to musiałbym policzyć, a każdy się rusza, więc od razu wyliczenia byłyby trudniejsze. Oraz rzecz, którą można już jako tako bardziej sprawdzić. Mamy tutaj mianowicie aukcjonera i ma on 306 stron, aukcjoner jest na dwa królestwa. Więc to byłoby na tyle w tym oto króciutkim odcinku z Foracjenta. Zapraszam na kolejne. Do następnego, cześć.